Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj opowiem Ci, dlaczego Bitcoin może kosztować 50 tysięcy dolarów już niedługo, ale na początku przypomnę, że mamy konkurs, który się już niebawem kończy. Jutro o godzinie 12, czyli w czwartek 2 sierpnia, kończymy konkurs i wybieramy 200 osób, które dostaną od nas metalową monetę Ethereum i te monety im nadamy. Kwestia później pewnie 3-4 tygodni, aż one do każdego dojdą. Tak czy inaczej, jutro część z Was, którzy są już pod tym filmikiem albo zapiszą się pod nim, napiszą komentarz i spełnią warunki konkursu, te osoby dostaną od nas informacje, co trzeba zrobić dalej, bo wiadomo, że potem potrzebujemy adresy do wysyłki i tak dalej. Tak czy inaczej, jeszcze do jutra, do godziny 12, można pod ten film dodać swój komentarz, zasubskrybować nasz kanał i jeszcze wziąć udział, bo tak jak mówię, jeszcze jest ostatni na to moment. Tak czy inaczej, zapraszam. Konkurs był zorganizowany z okazji 15 tysięcy subskrypcji, a tymczasem już mamy ponad 16 tysięcy dzisiaj. Także fajnie, że się tak rozwijamy i oby tak dalej, oby tak dalej. No i dobra, wracamy do Bitcoina, który może osiągnąć 50 tysięcy do końca roku 2018 i pół miliona dolarów do końca 2024 roku. Oczywiście ja nie chciałbym dzisiaj w tym nagraniu jakby robić takiego pitu-pitu, że Bitcoin będzie za tyle albo będzie za tyle, bo jak wiemy, przewidywanie ceny Bitcoina to jest trochę absurd i to jest zawsze praktycznie wróżenie z fusów. Także tutaj nie będę udowadniać jakby, czy Bitcoin będzie kosztować 50 tysięcy dolarów, czy będzie kosztować 1000, bo na to i na to są argumenty, a przede wszystkim i na to są eksperci. Bo jest mnóstwo ludzi, którzy są przekonani, że będzie za tyle i są też ludzie, którzy są przekonani, że nie będzie już prawie za nic. Tak może być, więc nie będziemy się zastanawiać jakby nad realnością tej prognozy. Bardziej mi chodziło o wskazanie pewnych realiów rynkowych, bo to może być fajna informacja. Otóż Bitcoin będzie w tym roku za 50 tysięcy dolarów według niejakiego Antonego Pompliano. I to, kim on dokładnie jest, co on tam robi, to nas średnio tak naprawdę interesuje. On sobie zrobił też jakieś analizy bardziej techniczne, zastosował różne tam zmienne i tak dalej. Wszystko ładnie, pięknie, natomiast ja nie o tym. Ja chciałem powiedzieć o trzech argumentach, które podał pan Antony, które niezależnie od czasu, czyli czy ten Bitcoin zdrożeje teraz, czy za miesiąc, czy za 5 lat, te argumenty moim zdaniem warto mieć na uwadze po to, żebyś szybko zaczął, jakby, żebyś szybko skumał, że coś się dzieje. Bo te argumenty mogą rzeczywiście wpłynąć na wzrost ceny Bitcoina i w ogóle na wystrzelenie rynku kryptowalut. Bardzo wiele osób mówi, że ten rynek będzie miał w najbliższym czasie swoje ATH, czyli all time high, czyli że będzie przebijać wszelkie dotychczasowe szczyty. Tak czy inaczej, co mówi pan Popliano? Że on mówi, że Bitcoin będzie taki drogi, ponieważ ma to związek z trzema elementami. Psychologią ludzką, ETF-ami i inwestorami instytucjonalnymi. No i teraz po kolei. Psychologia, co on ma na myśli? Ano to, że on zauważył pewne zjawisko, że za każdym razem, jak krypto idą do góry, to zaczyna się dziać szaleństwo. Po prostu. Tak wyglądał cały rok 2017 przecież, że wszystko szło do góry, bo wszystko szło do góry. Czyli wszyscy wchodzili, był szał, pał, po prostu trzeba mieć Bitcoina, trzeba mieć inne kryptowaluty i obojętnie jakim shitcoinem by coś nie było, to rosło. Na tym wiele osób się oczywiście wzbogaciło, no a wiele osób zostało przymusowymi hodlerami, bo w grudniu kupowali kryptowaluty na samym szczycie Bitcoin za 20 tysięcy dolarów. Natomiast okazało się, że ostatnio na przykład, jak tam tydzień temu był wzrost rynku kryptowalutowego, kapitalizacja rynku rosła dość szybko, to znowu rzeczywiście to samo się wydarzyło. Czyli znowu, może jeszcze nie na taką skalę, to jest jasne, natomiast rzeczywiście znowu pojawiły się artykuły w portalach, znowu gdzieś tam ludzie zaczęli mówić o tych kryptowalutach. W związku z czym pan Pompliano stwierdził, że jak będzie taki szał któregoś dnia, że nagle Bitcoin będzie za 10 tysięcy dolarów, to samo przebicie choćby takiej granicy spowoduje, że łatwo będzie zrobić potem 12, a potem 15, bo po prostu ludzie będą wchodzić, bo znowu wszędzie ten Bitcoin będzie. Taka jest psychologia i my wiemy, że mimo, że podstawowe prawo inwestycji jest takie, że się kupuje na dołkach, a wchodzi się
sprzedaje się na górkach, to my wiemy, że do tego prawa się 90% ludzi nie stosuje. Co zresztą ja widzę choćby bo czasem po komentarzach w internecie, jak ludzie, jak jest korekta na rynku, to ludzie marudzą i płaczą. Oszukałeś nas, mówiłeś, że ty tam trzeba kupować na przykład, minął tydzień, jeszcze nie jestem milionerem, ty naganiaczu, ty mi powiedzieli, że ty jesteś naganiaczem, to ja ich słucham i tak dalej. Jak jest korekta, to ludziom wtedy przykro. To jest ciekawe, bo chyba po to jest korekta, żeby właśnie kupować taniej. I ci sami ludzie będą później kupować Bitcoina może za 50 tysięcy dolarów i mogą tak robić w nieskończoność. Mi cudza głupota nie przeszkadza, nie ma problemu, cudze bankructwo również nie, także droga wolna. Natomiast tak na logikę, rzeczywiście faktem jest, że więcej ludzi wchodzi, kiedy cały rynek idzie do góry. I było to widać w ostatnich dniach, natomiast jeżeli ten rynek tak porządnie pójdzie do góry, bo na razie to są takie pierdy byka, natomiast jak on tak porządnie pójdzie do góry, to rzeczywiście nie ma najmniejszych wątpliwości, że wtedy będzie szaleństwo i że wtedy ludzie zewsząd będą wchodzili w krypto. I to ma rzeczywiście prawo wpłynąć na rynek. Druga rzecz to są te słynne ETF-y, czyli można powiedzieć instrumenty finansowe, które chce wprowadzić 5 instytucji, w tym słynni w świecie krypto bracia Winklevoss, które różnią się, te ETF-y różnią się tym od zwykłych, na przykład, no, od zwykłych instrumentów finansowych związanych z Bitcoinem, że tym razem w ETF-ach, żeby wystawić je, to dana instytucja musi posiadać fizyczne Bitcoiny, znaczy fizyczne Bitcoiny, musi posiadać prawdziwe Bitcoiny. Bo jeżeli kojarzysz ten trading Bitcoinowy oparty o futuresy, to oni oczywiście nie potrzebowali posiadać bitcoinów, żeby robić futuresy i żeby na tym zarabiać. Natomiast ETF-y wymagają posiadania bitcoinów, czyli dużo instytucji będzie musiało te bitcoiny kupić, żeby móc taki rynek uruchomić. Oczywiście ETF-y miały wejść teraz, przesunięto to na wrzesień. Według pana Pompliano, z czym ja się zgadzam, w tym roku raczej małe są szanse, żeby to weszło. Bo to są kwestie regulacyjne, pewnie jeszcze parę osób musi kogoś przekupić, żeby to doszło do skutku. Także pewnie w przyszłym roku, natomiast faktem jest, że na typową logikę, jeżeli duże instytucje finansowe będą chciały oferować ETF-y, a 5 dużych firm tam się zgłosiło już na ten moment, no to one muszą mieć bitcoiny, po prostu. Te z nich, które ich nie mają, muszą je kupić. No więc trzeba od kogoś kupić, no a jak dużo chce osób kupić, no to czy mało osób, ale duże instytucje chcą kupić, no to cena ma prawo rosnąć. I to ma sens. I trzeci element to są właśnie instytucje jako takie, czyli duże firmy i te wszystkie instytucje, które dzisiaj nie wchodzą w krypto, bo jeszcze nie ma ostatecznych regulacji. O tym już mówiłem parę razy, to jest argument 100% logiczny, ponieważ jak ktoś zarządza funduszem kapitałowym i ma miliardy na kontach czy miliony, to nie będzie wchodzić w instrumenty, których istnienie jest niejasne albo które nie do końca wiadomo, czy są zgodne z przepisami, czy nie. I rzeczywiście po regulacjach może być dobrze. Niektórzy się boją, że jak te kryptowaluty zostaną uregulowane, to już będzie koniec, to już tragedia, to już nikt nie będzie chciał w ten rynek wchodzić, ale to jest wszystko fikcja. Przecież rynek kryptowalut jest ultra mały, a regulowane rynki, choćby giełda klasyczna, są znacznie, znacznie większe. W związku z czym regulacja pewnie generuje chwilowe korekty, tak jak teraz jest w świecie krypto, natomiast potem nie ma najmniejszego problemu, żeby rynek kryptowalutowy rozwijał się jeszcze bardziej przez to, że już nie tylko chłopki z ulicy będą wchodzili w kryptowaluty, ale właśnie duże instytucje, duże firmy, które będą już wiedziały, że można bezpiecznie kupować bitcoiny i bezpiecznie je trzymać i nikt się przepisowo do tego nie dowali, bo to wszystko uregulowane zostanie. Kiedy to się wszystko zakończy, na przykład te regulacje, albo kiedy wejdą ETF-y, tego oczywiście nie wiemy, bo to jest wróżenie z fusów, natomiast no prędzej czy później to się wydarzy. Więc wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę, jeżeli by to było w podobnym momencie, czyli że regulacje kryptowalut w cywilizowanych państwach typu Stany, Chiny się zakończą, czy Rosja, to tam niecywilizowane kraje typu Polska nie będą miały wtedy znaczenia. Natomiast będą zakończone regulacje i w tym samym czasie, na przykład jakby jeszcze weszły ETF-y, to by był scenariusz idealny, bo wtedy ten trzeci czynnik, czyli psychologia ludzka, zadziała sam
i ludzie będą się wyprzedzać na giełdach, żeby tylko kupić tego Bitcoina za 30 tysięcy dolarów, a nie 40 za 2 dni. Także wiadomo, nie ma w życiu pewnych scenariuszy i nie wiemy, co jeszcze grube ryby z miliardami na kontach knują. Natomiast to wszystko, co powiedział pan Popliano, ma sens. To się po prostu trzyma kupy i te argumenty to nie są takie argumenty, jak John McAfee sobie opowiada, że do końca 2020 będzie Bitcoin za milion, bo to jest przyszłość, bo to jest w ogóle technologia genialna i tak dalej, a jak nie będzie za milion, to zjem genitalia na antenie. No to takie rzeczy, to se można tam między bajki włożyć. Czy tutaj wiele osób tych, które tutaj rzucają ceny Bitcoina na przyszłość, no to jakby nie za bardzo dają argumenty, dlaczego by tak miało być. Po prostu jest fajnie, no i tyle. Natomiast myślę, że pan Antony Pompliano dał trzy bardzo dobre argumenty, które trzymają się kupy, które są logiczne z punktu widzenia psychologiczno-biznesowego. Także czekajmy, kiedy to się wydarzy i miejmy nadzieję, że rzeczywiście wszystko w praktyce zadziała jak w teorii. Bo jak wiemy, w życiu czasem praktyka nie idzie za teorią, ale mam głęboką nadzieję, że tym razem tak będzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Trzymajmy kciuki i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jakie są wasze przewidywania na najbliższe miesiące. Możemy sobie, jeżeli różni tak zwani eksperci mogą sobie wróżyć z fusów, to my też możemy. Czemu by nie? Każdy może sobie swoją kwotę wystrzelić z kapelusza. Natomiast moim osobistym zdaniem argumenty Antonego Pompliano po prostu trzymają się kupy, niczym mucha. Dzięki bardzo, subskrybuj ten kanał. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!